dwa słowa o naszych gościach. Dla mnie to jest cenna sytuacja, dlatego że każdy kraj, każdy region świata, ten Kościół się troszeczkę różni, to znaczy od podejścia. I zwróćmy uwagę, że my dzisiaj mówimy właśnie o kryzysie męskości, o to, że my mało się angażujemy i tak dalej. I patrzę na naszego gościa, na Billa, który jak jest informacja przyszła, że wygłosił 150 rekolekcji. O. Ktoś z was planuje 150 rekolekcji wygłosić? A skąd wy nie wiecie, że tak Pan Bóg was po prostu tak nas pośle po prostu do takiej właśnie pracy. Dlatego, moi drodzy, ja się bardzo cieszę, że są osoby, które odpowiadają na głos Pana Boga. I my czasami, tak jak ten święty Piotr, mówimy: Panie Boże, czy mam tylko 7 razy przebaczyć? Czy mam tylko kawałek zrobić i to już się napracuje? A Pan Jezus mówi: masz 77 razy przebaczyć. Masz jeszcze zrobić wiele kroków, które Ciebie uskrzydlą, będą Ci błogosławić. Dlatego ci nasi goście dzisiaj o tym będą nam mówić. Będą mówić nam o jednej ważnej rzeczy. Co trzeba zrobić? Bo my zawsze mówimy, co mam zrobić? To oni dadzą nam dzisiaj bardzo konkretną odpowiedź. Good morning. Good morning from Waco, Texas. Dzień dobry z Waco w Teksasie. God is good all the time. To będzie takie powiedzenie w trakcie, tak? God is good, a my odpowiadamy all the time. Powtórzmy. God is good all the time. And all the time? God is good. Very good, you learn. How many speak English? Ilu mówi po angielsku? Większość, nie? How many speak Texan? Po teksańsku kto mówi? Okay. Me not so much. Cowboy. Cowboy English. Cowboy, yeah. You're surprised? No cowboy hat? No boots? Nie ma butów, nie ma kapelusza? Zdziwieni? Okay. So we're going to talk this morning about getting out of the boat. Będziemy rozmawiali dzisiaj o wychodzeniu z łodzi. Because men are called to walk on water. Ponieważ mężczyźni są powołani do chodzenia po wodzie. Just as Peter was called to walk on water. Tak jak Piotr został powołany, żeby chodzić po wodzie. So when we think about Peter, most men, when they hear that story in the gospel, think that Peter was a failure. Kiedy mówimy o Piotrze chodzącym po wodzie w Ewangelii, to myślimy, że ta historia to była porażka. Because he got out of the boat, walked on the water, and then he sank. Ponieważ wyszedł z łodzi, zaczął iść po wodzie i zaczął tonąć. But before Peter could sink, before he could walk on water, before he could get out of the boat, he first had to do something that all of you did this morning. He had to get into the boat. Ale zanim w ogóle mógł utonąć, zanim mógł chodzić po wodzie, zanim mógł wejść do łodzi, musiał zrobić to, co wy dzisiaj zrobiliście z rana, czyli wejść do tej łodzi. Because this morning it was a cold morning. The bed felt very warm. Dzisiaj był zimny poranek, było bardzo zimno. But you got up, came out this morning to meet someone from Waco, Texas. To come and share with you this morning. Ale wyszliście z domu, tak, żeby przyjść tutaj i spotkać się z kimś z Waco w Teksasie. Z Teksasu. So we are all a little bit like Peter, where we got into the boat. Jesteśmy wszyscy trochę po trochu jak Piotr, wchodzący do łodzi. So today we're going to talk about getting out of that boat. Będziemy dziś mówili o wychodzeniu z łodzi. And doing the work that from the beginning of time men were called to do. Czyli będziemy mówić o pracy, do której od początku czasów mężczyźni zostali powołani, żeby to wykonywać. Okay, you can switch. Przełączę. So, as we look, you can see we're at the end of the Christmas season. Jesteśmy już na końcu sezonu bożonarodzeniowego. We finished the time of Advent, the time of waiting. Skończyliśmy już czas oczekiwania na przyjście Jezusa. And now as we finish that time, that time of Advent, that time of Christmas was our time
to contemplate and to reflect on what it is that God calls us to do. To był czas, w którym my rozmyślaliśmy, tak, o tym, do czego Bóg nas powołuje. So there's three questions as we reflect on our lives. Są trzy pytania, na które możemy spojrzeć. That we must answer. Musimy sobie na nie odpowiedzieć. The first question is what's right in my life. Pierwsze pytanie, co jest dobre w moim życiu. The second question is what's wrong in my life. Drugie, co jest złe w moim życiu. And the third question is what's missing in my life. Trzecie pytanie, czego brakuje w moim życiu. So if we look at what's right in our lives, we have many things. Jeśli popatrzymy na to, co jest dobre w naszym życiu, to jest dużo rzeczy. One thing that's right in my life is that I'm married to the love of my life. Jedną z dobrych rzeczy w moim życiu jest to, że jestem mężem miłości mojego życia. And she joined me today, my I ona wife dzisiaj Rose. Jest z nami, Rose. Married for many years, raised four children. Jesteśmy małżeństwem od wielu lat, mamy czworo dzieci, czwórkę dzieci. And most of you will appreciate that we survived four teenagers. No i musicie docenić, że przetrwaliśmy czterech nastolatków, wychowanie tych czterech nastolatków, czworo. Because teenagers are the age when they know more than us. Ponieważ wiek nastoletni jest takim wiekiem, w którym oni wiedzą lepiej od nas. And then when they get to be our age, they realize we were pretty smart after all. A kiedy dotrą do naszego wieku, w takim jak my jesteśmy, to doceniają, zaczynają rozumieć, że my mimo wszystko jesteśmy również dosyć mądrzy i bystrzy. So we survive. Więc my przetrwaliśmy ten wiek nastoletni naszych dzieci. Many other things for all of you right in your life. Some of you, maybe like me, married to the person that God called you to spend your life with. Wielu z was, tak jak ja, jest w małżeństwie z osobą, do której Bóg was zaprosił. Maybe your work is right. The kind of work you do is something you love to do. Może wasza praca jest również dobra w waszym życiu. Lubicie ją. And many other things. I wiele innych rzeczy. So our first question is to reflect on what's right and give thanks to God. Pierwsza rzecz to jest pomyśleć, co jest dobre w naszym życiu i podziękować za to Bogu. The second question, what's wrong in my life? Drugie pytanie, co jest złego w moim życiu? Is for us to reflect on what we need to change. Musimy pomyśleć nad tym, co możemy zmienić. Many men live with part of their life in the light. Wielu mężczyzn żyje częścią swojego życia w świetle. And some of their life in darkness. A część ich życia pozostaje w ciemności. The problems many times the secret life that men can have. Problemem czasem jest to sekretne życie, które mężczyźni mają. Work to take away, to ruin those things that are right in our life. Może to zrujnować tą część dobrą, oświetloną naszego życia. So we're called as we reflect at the end of this Christmas season on how to come out of the darkness and live our lives in the light. Więc na koniec tego bożonarodzeniowego okresu chcemy sobie zadać to pytanie, jak wyjść z tego miejsca ciemnego i przejść tylko i wyłącznie do jasnej strony. And then our third question. What's missing in my life? Trzecie pytanie, czego brakuje w naszym życiu? Is the question of what we're searching for. To jest pytanie to, czego szukamy. What deep in our hearts we long for. To, czego w głębi duszy i serca poszukujemy i pragniemy. It's that search for meaning and for purpose in our lives. To jest szukanie znaczenia i celu w naszym życiu. So three questions that we will look at. Our first question, our question to contemplate as we search is who am I? Pierwszym pytaniem jest kim jestem. As we look at who am I, we are first a child of God. Po pierwsze jesteśmy dziećmi Bożymi.
But we are many other things. Ale jesteśmy również innymi rzeczami, innymi ludźmi niż tylko dziećmi Bożymi. Jesteśmy też czymś innym jeszcze. As men, some of us are husbands. Jesteśmy mężami. Some of us are fathers. Niektórzy ojcami. Some of us are grandfathers. Niektórzy dziadkami. Grandfather's best thing ever. Najlepsza rzecz kiedykolwiek to bycie dziadkiem. They're children without all the stress of raising them. Bo rodzice nie mają stresu w wychowaniu, bo mają pomoc dziadków. So we are many things. We are also, as we look at who am I, we are also called to be a good neighbor. Jesteśmy również wezwani, żeby być dobrym sąsiadem. But the question to be a good neighbor is, who is my neighbor? Ale pytanie, jak być dobrym sąsiadem, jest też, trzeba zadać sobie pytanie, kim jest mój sąsiad? Look to your left. Spójrzcie w lewo. Look to your right. Prawo. Look behind you. Za siebie. See your neighbor. Zobaczcie, kto siedzi obok was, kto jest waszym sąsiadem. As men, we're called to be a good neighbor, to watch over and protect each other. From evil. Jako mężczyźni jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o siebie nawzajem, troszczyć się i ochraniać przed złem. And that's what fellowship or brotherhood is. I tym właśnie jest wspólnota lub bractwo. Okay. Very good. Our second question, as we reflect, after we reflect on who am I, is to reflect on what is it that God is calling me to. Po pierwszym pytaniu przechodzi drugie. Do czego wzywa nas Bóg? We're all called to something in our lives, but just like children, we sometimes don't listen. Tak jak dzieci, wszyscy do czegoś jesteśmy powołani, ale czasem jak dzieci po prostu nie słuchamy. God calls some people to great things. Bóg powołuje niektórych ludzi do wielkich rzeczy. But all of us to great things. But in smaller ways. Ale nas wszystkich do wielkich rzeczy, ale w mniejszych proporcjach. So as we look at fathers in our church, the Pope is called to great things. Jak popatrzymy na ojców księży w naszym kościele, to papież jest powołany do wielkich rzeczy. But our priests are called to great things. In smaller areas. Ale nasi księża w parafiach są powołani do wielkich rzeczy na swoją miarę, na skalę parafii, na skalę miasta. As men, all of those questions of who am I, we're called to be great in those things. Musimy być wielcy w tych rzeczach, do których Bóg nas powołuje, na swoją miarę. To be great husbands and great fathers and great grandfathers. Żeby być wielkimi, wspaniałymi mężami, ojcami, dziadkami. And some of us are called to be great leaders of your brotherhood. A niektórzy są powołani, aby zostać i być dobrymi, wielkimi przywódcami, liderami bractwa, wspólnoty. Leaders of the community. Liderami w społeczności, w której żyjemy. Leaders of the country. Liderami w kraju, w państwie. And leaders of the world. I liderami świata. But the call is the same for all of us, but we serve in many different ways. Powołanie dla nas wszystkich jest takie samo, ale my służymy po prostu w inny sposób. But God calls all of us to get out of the boat and to walk on the water towards the light of his son Jesus Christ. Innymi słowy, Bóg powołuje nas do tego, żeby wyjść z łodzi i żeby iść po wodzie ku światłu, które daje Jezus Chrystus. So as we focus on getting out of the boat, we're going to focus on how to get in touch with who you really are. Rozważając, jak wyjść z łodzi, musimy też zastanowić się, jak zrozumieć, czy dotrzeć do tego, kim my w ogóle jesteśmy. Because sitting in this room, some of you are out of touch. Bo siedząc tutaj w tym pomieszczeniu, niektórzy z was nie mają świadomości. Some of you are in touch. But walking on the wrong path. Niektórzy mają świadomość, ale chodzą po złych ścieżkach.
Some of you are walking on the right path, but not aware of the storms that are all around you. Niektórzy chodzą po właściwych ścieżkach, ale nie macie świadomości sztormów i burz, które wieją, szaleją wokół was. And some of you are drowning. A niektórzy z was toną. So how do we get in touch with who we are as a child of God? Jak zbliżyć się do tego, kim jesteśmy jako dzieci Boże? First, put yourself in the presence of the Lord in a prayerful way. Be a man of prayer. Postawmy się w obecności Boga w modlitewnej postawie. Módlmy się. Prayer is the most powerful thing in the world. Modlitwa jest najmocniejszą rzeczą na świecie. Prayer is how we talk to God, our Father. Jest to sposób naszej rozmowy z Bogiem Ojcem. And to Jesus, our brother. I z Jezusem, naszym bratem. So be men of prayer and it will change your life. Bądźcie mężczyznami modlitwy, to zmieni wasze życie. Number two, read scripture. Czytajcie Biblię. In your call to be a good husband and a good father, you just need one book that answers all your questions. W powołaniu do bycia dobrym mężem i ojcem potrzebujecie tylko jednej książki, która odpowie wam na wszystkie pytania. There have been many books written about marriage, many books written about being parents. Wiele książek napisano o byciu w małżeństwie, o byciu rodzicem. But no book answers more questions than this book. Ale żadna z książek nie odpowiada na więcej pytań niż ta, niż Biblia. Sacred scripture is how God talks to us. W Biblii jest napisane, jak Bóg do nas mówi. Przez Biblię Bóg do nas mówi. There's a quote from Spurgeon, and he said, "For every 10 men willing to die for the Bible, only one man is willing to read it." Spurgeon powiedział, że na 10 mężczyzn gotowych umrzeć za Biblię, tylko jeden z nich jest gotowy ją przeczytać. So when I ask the question, how many of you are willing to lay your life on the line for Jesus Christ? Więc moje pytanie, jak wielu z was jest gotowych położyć swoje życie, oddać swoje życie dla Chrystusa? How many? How many know him in a very personal way through the words that he spoke. Ilu z was zna go z kart ze stron Biblii osobiście? Because as men are brave, men are warriors. Mężczyźni są odważni, są wojownikami. Men are called to lay down their lives for others. Powołani są do oddania życia za innych. For us to be able to be here today, many, many people, martyrs and saints, gave their lives for us to be able to be here today. Żebyśmy my mogli być dzisiaj tutaj, wielu męczenników i świętych oddało swoje życie. We sometimes take that for granted. My to uważamy za oczywistość. So, if we want to receive the gift, all we have to do is open the book and get to know Jesus Christ in a very personal way. Żeby im się odwdzięczyć, po prostu musimy wziąć Biblię i w taki osobisty sposób rozmawiać z Bogiem. Okay, and then number three. Allow others to speak truth into our lives. Pozwólcie innym, żeby mówili prawdę w waszym życiu, do was, do waszego życia. So as we search for who we are, we sometimes as we step out into the, but we drift off course. Czasem pytając się, kim, odnajdując to, kim jesteśmy, czasami zbaczamy z kursu. And when we do, as brothers, we must allow other men
to speak truth to put us back on the path. I wtedy, kiedy zbaczamy z tego kursu, musimy pozwolić braciom, żeby oni zawrócili nas z tego złego kursu żeby wrócili nas na dobrą ścieżkę. And that's what brotherhood is. I tym właśnie jest bractwo. So as you braterstwo. As you look to your left and to your right. Jak popatrzycie w lewo i w prawo na swoich sąsiadów? See your brother. Zobaczcie brata. And ask them, may I speak truth in your life to you? Spytajcie go, czy mogę mówić prawdę w twoim życiu? How many of you like other people to tell you what to do? Ilu z was lubi, jak inni mówią wam, co zrobić, jak robić? No one? The hardest thing, as we look at the seven deadly sins. Najgorszą rzeczą, najtrudniejszą, jak patrzymy na siedem grzechów głównych. Who knows what number one is? Co jest numerem pierwszym? Jaki pierwszy grzech główny? Pride. Pycha. So, allowing someone to speak truth in your life means we have to set aside our pride and allow others to speak truth in love to us. Pozwalając innym, żeby mówili prawdę o nas, do nas, odstawiamy na bok swoją pychę. Okay. So we're going to let other men speak truth in our lives. Pozwolimy mężczyznom innym mówić prawdę o naszym życiu. But we're also called to let our wives and our kids tell us when we're off track. Ale również powołani jesteśmy, by pozwolić żonie i dzieciom mówić nam, jeżeli zejdziemy z właściwej ścieżki. How many of you like your wife to tell you what to do? Ilu z was lubi, jak żona wam mówi, co robić? How many of you have a wife who likes to tell you what to do? A ilu z was ma żonę, która lubi mówić wam, co macie robić? Oh, yes. Me too. So, there are times when we don't like that, but if we want our marriage to stay together, we have to let our wives speak truth to us. My tego nie lubimy, ale czasem, kiedy małżeństwa przeżywają trudności, powinniśmy pozwolić, aby żona mówiła prawdę o nas, jako mężczyznach. And we have to listen and we have to change. Musimy słuchać i zmieniać się. We have to allow our kids to speak truth to us about what they need, about what's missing in their lives from us. Musimy pozwolić dzieciom, aby mówiły, czego im brakuje w życiu ich, naszej rodziny, czego potrzebują od nas. And we have to change. Musimy się zmieniać. Several years ago, I was speaking to a group like this. Kilka lat temu rozmawiałem z grupą taką jak wy. With my son, Billy. Synem Billym. Who works together with me in my business. Synem, który ze mną pracuje razem. And has been speaking to groups since he was 8 years old. I on mówił do takich grup od kiedy miał 8 lat. And I asked this question to those men. I zadałem takie pytanie tym mężczyznom. Who has been the spiritual role model in your life? Kto był duchowym liderem, przewodnikiem w twoim życiu? Write down 3 names. Napiszcie 3 imiona, nazwiska, 3 imiona. So I want you to think about that for a second in your life. Pomyślcie teraz wy o tym, tak? Czy oni też musieli o tym pomyśleć na tamtym spotkaniu? In that group about this size there were about 60 men. Tam było 60 mężczyzn. Only 3 men wrote their father down as their spiritual role model. Tylko 3 z nich napisało, że w tej trójce był ich ojciec jako duchowy przewodnik. I've asked that question many other times. Zadałem to pytanie wiele razy później też. And the numbers are always the same, about 1 out of 20. Liczby są zawsze takie same. 1 na 20 podawał, że ojciec był jego duchowym przewodnikiem. The number one answer, number one and number two answer, mother
and grandmother. Numer jeden mama, numer dwa babcia. And then the third answer was a variety of other names. A na trzecim miejscu były różne inne osoby. So let me ask you this question. What does a mother know to teach her son about being a man? Zadajcie sobie pytanie, co mama wie o tym, jak może nauczyć mężczyznę o byciu mężczyzną? Only men can speak to young boys about being a man and about being a man of courage and a man of God. Tylko mężczyzna może mówić synowi, jak być mężczyzną odważnym i jak być mężczyzną człowiekiem Bożym. And that's not just from our words, it's from our actions. I to nie tylko musimy mówić, ale musimy działać, pokazywać działaniem. As a leadership trainer for many years, jako trener liderów od wielu lat, we say that people become like their leaders. Mówimy, że ludzie stają się jak ich liderzy. Which means your children are going to become just like you. Innymi słowy, wasze dzieci staną się dokładnie takie jak wy. As you look at your life, how many of you are afraid of what that might look like if your kids grow up just like you? Ilu z was, tak jak sobie o tym pomyśli, boi się, że wasze dzieci mogą stać się właśnie takie same, jak jacy wy staliście się i co wy odziedziczyliście po swoich ojcach? Jakie mogą być wasze dzieci po was? So as we look at that, many of us grew up maybe with a role model for a father who was not very good. Wielu z nas pewnie wychowało się z ojcem, który nie był bardzo dobry. My father growing up was an abusive alcoholic. Mój tata, kiedy dorastałem, był alkoholikiem, stosował przemoc. Never went to church in his life. Nigdy nie poszedł do kościoła. Beat his wife. Bił żonę. But with all of those bad things, still taught his five sons. Ale wciąż przy tych wszystkich złych rzeczach uczył swoich pięciu synów. The importance of hard work. Jak ważna jest ciężka praca. And many other things. I wiele innych rzeczy dobrych. But he was not able, by his words or his action, to teach any of us how to be a man of God. Ale nie nauczył poprzez ani przez swoje słowa, ani przez swoje działania, jak być ludźmi Bożymi. He taught us that being a man was to be tough and strong. Uczył nas, że bycie mężczyzną to bycie silnym i twardym. And that's why this face looks like this, because it was punched many times. Ta twarz tak wygląda, ponieważ dużo razy obrywałem od ojca. But he didn't teach us all of the things of Jesus Christ. Ale nie nauczał nas nauki o Jezusie Chrystusie. And that will be true of many of you here. All of us have a story. To na pewno po części może być historią też waszego życia. So if we did not learn from our fathers, gdybyśmy nie uczyli się od naszych ojców, then we must come together as men and learn from each other. To musimy spotkać się tutaj jako mężczyźni i uczyć się od siebie nawzajem na nowo. And that's why I travel anywhere that I'm invited to share this message, so that men will come together and lift up other men to fill in those gaps that we're missing. Dlatego jadę tam, gdzie mnie zapraszają, żeby spotykać się z mężczyznami, żeby tą lukę, która powstała, wyrwę w życiach wielu was, zasypywać i podnosić na duchu. So as we move to the next step about getting out of the boat, we have to discern God's will for our life. Musimy zauważyć wolę Boga w naszym życiu. So what is discernment? Czym jest to zauważenie, to spostrzeżenie tej woli Bożej? How many of you are good at making decisions?
Ilu z was jest dobrych w podejmowaniu decyzji? The difference is if you don't make the decision, it'll be a bad decision. Jeśli nie podejmiesz decyzji, to też będzie zła decyzja. But what makes a good decision or a bad decision depends on what you do after you make it. A to, co czyni dobrą decyzję dobrą, a złą złą, następuje dopiero po tym, co stanie się po tym, jak już tą decyzję podjąłeś, tak? Jakie kolejne kroki podejmiesz? So Peter made a good decision to get out of that boat. Piotr podjął właściwą decyzję, wychodząc z łodzi. But he made a bad decision when he looked at the storms all around him. Ale podjął złą decyzję, kiedy zobaczył burze i wiatry wiejące wkoło niego. He made a good decision when Jesus reached out and pulled him out of the water. Znowu podjął dobrą decyzję, jeżeli jak wyciągnął rękę, jak Jezus chciał mu pomóc. Because he made that adjustment, but he made a bad decision because he felt bad about taking his eye off Jesus. Ale podjął znowu złą decyzję. Źle się czuł z tym, że przestał patrzeć na Jezusa i zwątpił. And that's how all decisions are. We make sometimes they're not so good, then we just have to make the changes. Czasem decyzje nasze nie są od razu dobre, czasem musimy je zmieniać po drodze. Okay. Now let's talk about the difference between decisions and discernment. Popatrzmy na różnicę między decyzją a dostrzeżeniem woli Bożej w tej decyzji. Decisions use our brain, our thinking. Decyzje wymagają naszego woli, naszego mózgu. We analyze all the facts. Analizujemy wszystkie fakty. We make a list. Is it, should we do this or should we do this? Robimy listę za i przeciw. And then we decide. I decydujemy. Discernment does not use our brain. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Discernment to jest postrzeganie czy dostrzeganie chyba woli Bożej. It uses our heart. Używamy wtedy naszego serca. And discernment is about submitting to God. I jest jakby decyzją uległości wobec Boga. And instead of thinking, listening. I zamiast myśleć, musimy słuchać. So it's God deciding and us saying yes, sir. Więc Bóg decyduje, a my mu mówimy tak, Panie. Too often we hear what God calls us to do. Zbyt często słyszymy, do czego nas powołuje Bóg. And we argue with him. Kłócimy się z nim. And say, do you have anything else other than that? I pytamy, czy masz może coś innego w zanadrzu? Because sometimes what he calls us to do does not fit in with our own life. Bo czasem to, co on nam proponuje, do czego nas powołuje, po prostu nie pasuje do naszego widzenia świata. When I was invited to come here, kiedy mnie tu zaproszono, zaprosiliście, if I would have been deciding whether to come, jeśli miałbym myśleć, decydować, czy mam przyjechać, czy nie, I would have said, why should I come when it's 70 degrees? In Waco, Texas. Dlaczego miałbym tu przyjechać, skoro jest 40 stopni Celsjusza w Teksasie? And snow outside here. A tutaj śnieg. We wear shorts in Waco, Texas. Nosimy spodenki krótkie teraz w Teksasie. And I wear the big coat. A tutaj here. Mam wielką kurtkę. But when I pray and I listen, I discern and God says go and speak to the man. Ale kiedy właśnie słucham woli Bożej, no to zgadzam się na nią i mówię tak, pojadę i zrobię to, co mi mówisz. When you were, if you were deciding when you got up this morning to come here, gdybyście mieli zdecydować, czy przychodzicie tutaj dzisiaj rano, and the bed was very warm, a łóżko było ciepłe, and you had to go out in the cold to come here. Musielibyście wyjść na to zimno na zewnątrz. If you decided with your brain, you would have stayed in bed. Decydując po prostu z waszym umysłem, zostalibyście w łóżku. But if you listen and discern, ale jeśli słuchacie i rozważacie to w sercu, to what God is calling you to, do czego Bóg was powołuje, you get out of the bed, wychodzicie z łóżka,
And you come this morning. Przychodzicie tutaj. That's what Peter did when he discerned whether to get out of the boat and walk on water. To właśnie zrobił Piotr, kiedy rozważył, czy wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. It was only when he started to think too much. Dopiero kiedy zaczął zbyt mocno i dużo myśleć, he decided with all of the storms around him that it was impossible to walk on that water. To biorąc pod uwagę wszystkie sztormy i wiatry, uznał, że nie jest możliwe chodzenie po wodzie. Okay, very good. So, the next thing for us to discern as we look at our lives is what gifts or talents has God blessed you with? Następną rzeczą, którą powinniśmy rozważyć, jest to, jakie talenty i dary, jakimi darami i talentami Bóg nas obdarzył i pobłogosławił. As God calls you to get out of the boat, he calls you to use those talents, those gifts. Kiedy Bóg was wzywa, żeby wyjść z łodzi, to właśnie wzywa was, żebyście użyli tych talentów i darów. To go out and serve others in some way. Wyjść i służyć innym w jakikolwiek sposób. Some of us have the gift of standing here and speaking. Niektórzy mają taki dar jak ja, że stoję i mówię do was. Some of us have the gift of working with their hands. Niektórzy mają zdolności manualne. Some of us, like my wife, have the gift of cooking. Moja żona na przykład ma duży dar i umiejętność gotowania. Very, very good cook. Yes. So God calls us to use those gifts. Bóg wzywa nas, żebyśmy używali tych umiejętności. Every talent we have, every skill we have, all the abilities we have are a gift from God. So our question is, how can we use them for his glory and not for us? Każdy talent, umiejętność pochodzi od Boga i tylko jest pytanie, jak możemy ich użyć na Jego chwałę, a nie swoją. So what is the problem? Więc w czym problem? Epicurus, who was a Greek philosopher, Epikur, wielki grecki filozof, said, "Do not spoil what you have by desiring what you have not, but remember that what you have was once among the things only hoped for." Nie zepsuj tego, co już masz, poprzez pożądanie tego, czego nie masz, ale pamiętaj, że to, co masz, kiedyś było tylko dla ciebie marzeniem i miałeś nadzieję, że to się stanie. So many times we don't use our gifts, our talents, but instead we wished we had other talents. Więc innymi słowy, nie używamy tych talentów, które mamy, ale życzymy sobie i marzymy o innych talentach, których nie mamy. How many of you like to sing? Ilu z was lubi śpiewać? How many of you are good at it? Okay. I love to sing, but ja uwielbiam śpiewać. If I did sing, you would leave. Ale gdybym zaczął śpiewać, to byście wyszli. So, if I spend my life wishing I could sing, gdybym spędził swoje życie na marzeniu o tym, co by było, gdybym umiał śpiewać, rather than use the gifts that God did give me, zamiast używać tych talentów i darów, którymi Bóg mnie obdarzył, then I would be operating outside of God's will for my life. To bym działał poza tym, co Bóg dla mnie przeznaczył. Many years ago, when speaking to a group, I shared the story about loving to sing but not being very good at it. Wiele lat temu, kiedy mówiłem przy takiej grupie właśnie o tej historii, że kocham śpiewać, ale nie umiem. And I said that I wished I could sing more than anything. I powiedziałem, że żałuję bardzo, że nie umiem śpiewać i bardzo chciałbym umieć. Because as a speaker, if in the middle of my talk I could start singing a song, ponieważ jako mówca, gdybym na przykład w jakiejś małej przerwie mógł zacząć śpiewać, everyone would think I was much better. Wszyscy by myśleli, że jestem jeszcze lepszy. After my talk,
po mojej przemowie. A lady in the group. Kobieta, która była w tej grupie. Came up to me afterwards and said. Podeszła do mnie potem i powiedziała. I don't know who told you you couldn't sing, but in your speech today you sang to me. Nie wiem, kto ci powiedział, że nie umiesz śpiewać, ale w swojej mowie dzisiaj ty do mnie śpiewałeś. Her gift was the gift of affirming others. Jej darem był dar podnoszenia innych na duchu, tak jak no, podniosła mnie na duchu. Podnoszenia, tak? Docenienia, o, docenienia. All of us have that gift, but many of us don't use that gift. Wielu z nas ma ten dar, ale po prostu go nie używamy. To be a good father, we're called to use that gift of affirming our children. Żeby być dobrym ojcem, musimy używać tego daru doceniania naszych dzieci. We're called to use that gift of affirming our wives. Doceniania naszej żony. And we're called to use that gift of affirming each other. I doceniania siebie nawzajem. That's a gift of choice that from our free will we choose to use or not use. To jest nasza wolna wola, tak? Czy użyjemy, czy dokonamy takiego wyboru, czy będziemy używać naszych darów. So our first was to look at our gifts when we're trying to look at what it is God calls us to. Second thing is we should look back at our life stories. Drugą rzeczą jest popatrzenie w naszą własną przeszłość, na swoją historię. I shared all of us here in the room, all of us have a story. I shared some of my story about my relationship with my father. Wszyscy jakąś historię mamy. Ja podzieliłem się dzisiaj z wami swoją historią z moim ojcem. So as we look at that story, what does our story prepare us for? I tak jak popatrzymy na swoją historię, to zastanówmy się, do czego ta nasza historia nas przygotowuje dziś i w przyszłości. My life story prepared me to go out and talk to other men about the importance of strong fathers. Moja historia nauczyła mnie tego, żebym wychodził do innych mężczyzn i uczył o tym, jak ważne jest bycie silnym, dobrym ojcem. My wife and I for 14 years worked in youth ministry in our church. Przez 14 lat z żoną pracowaliśmy we wspólnotach młodzieżowych przy naszym kościele. And my life story prepared me to work with other youth to fill in and be that father figure for those who didn't have it. Ta historia przygotowała mnie do tego, aby w tych młodzieżowych wspólnotach, w pracy z młodzieżą, właśnie wypełniać tą lukę u tych młodych, którą ja również miałem w swoim życiu, żeby być dobrym ojcem, wzorem ojca. So as we look back over those life stories, we can look at them and see the hurt or the pain that we had, or we can look at those stories and see what God has been preparing us for in the future. I oczywiście patrząc na tą swoją historię, możemy patrzeć na ból i cierpienie, którego sami doznaliśmy, ale też powinniśmy zobaczyć, do czego Bóg nas, do czego ta historia nas skłania, żebyśmy zrobili teraz i w przyszłości, do czego nas przygotowała. So everything that's happened in our life has been training camp for the rest of our life. Więc wszystko, co stało się w naszej przyszłości, było niejako takim obozem treningowym dla naszej przyszłości. Our past don't matter to God. He calls us anyway, so we should never feel unworthy. Jednak nasza przeszłość nie ma znaczenia dla Boga. On wzywa nas tak czy inaczej, więc nigdy nie powinniśmy się czuć niegodni i nic nie warci. We pray at mass and say these words. Modlimy się w czasie mszy i mówimy: Lord, I am not worthy. Panie, nie jestem godny. That you should enter under my roof. Żebyś przyszedł do mnie. But only say the word. Ale powiedz tylko słowo. And my soul shall be healed. A będzie uzdrowiona dusza moja. How many of you are worthy? Ilu z was jest godnymi? None of us feel worthy. We should be humble and not feel worthy, but we all receive the same gift. Can you repeat? All of us
should feel unworthy. Wszyscy powinniśmy się czuć niegodni. But all of us by asking receive the same gift. Ale poprzez proszenie Boga otrzymujemy ten dar, żebyśmy byli godni. I brought a small gift for everyone here. Przyniosłem tutaj, przywiozłem po małym prezencie dla każdego z was tutaj. From our brotherhood to yours. Od naszego bractwa dla waszego. A pen with our brotherhood's name on it, Central Texas Fellowship of Catholic Men. Z nazwą ich bractwa. One side is a pen, the other side for when you read your Bible, for you to highlight the parts that speak to you. No, czyli macie długopis i z drugiej strony zakreślasz taki marker, żeby zakreślać cytaty w Biblii. So as you use that, each time you'll remember your friends from Waco, Texas. Jak będziecie to robili, to będziecie przypominali sobie o przyjaciołach z Waco w Teksasie. So these are up here and I have enough for all of you. I'll put a few more out. Come and get them when we're finished. Ma więcej, Bill, także wszystkim starczy. Earlier, as I shared the story of being with my son when only one out of 20 men chose their father. Wcześniej, jak mówiłem o tej historii z moim synem i z tymi ludźmi w grupie, o tym, że tylko jeden na 20 wymienił swojego ojca jako swego duchowego przywódcę, let me tell you the rest of that story. Powiem wam resztę tej historii. After that time, my son came to me as we were driving home. Potem syn przyszedł do mnie, jak wracaliśmy do domu. He said, Dad, we need to write a book for men to wake up. Musimy, tato, musimy napisać książkę, tak, ażeby mężczyźni się obudzili. My son is a very talented writer. Mój syn jest bardzo utalentowanym pisarzem. And I'm an okay writer. Ja tylko okay, tak? Ja jestem taki średni. I mostly can just talk. Głównie rozmawiam. So we got together and I talked. Więc się spotkaliśmy, ja rozmawiałem, ja mówiłem. And he wrote, on pisał. And we wrote our first book together. Napisaliśmy swoją pierwszą książkę razem. And in the book is a lot of what we're talking about today. W tej książce jest wiele z tego, o czym dziś mówię. So wanted you to know, when we listen to what God calls us to, for many years I thought about writing a book. But from that day, God didn't call me to write the book. He called my son for us to write this together. I tak słuchałem Boga, do czego Bóg mnie powołuje, tak, ale nie wpadłem na pomysł akurat, może nie moim powołaniem było napisanie tej książki, ale powołaniem mojego syna, żeby napisać o tym, co ja mówię. And now, coming out next month is our fourth book. W przyszłym miesiącu będzie wychodziła już nasza czwarta książka. So if we listen to what God calls us to, his plans are different than ours. Jak słuchamy do tego, do czego nas Bóg powołuje, to dochodzimy do wniosku, że jego plany są inne niż nasze. But that day we not only discerned that we should write the book, ale wtedy nie tylko my zauważyliśmy, zrozumieliśmy, że mamy napisać książkę. We also listened to God and God told us to go and speak to men. Ale zrozumieliśmy, że Bóg też powołuje nas, żeby iść, wychodzić i mówić do mężczyzn. Because that was the day our brotherhood in Texas began. Bo właśnie w tego dnia w Teksasie powstało nasze bractwo. I had been speaking on leadership for many years. Mówiłem o liderowaniu od wielu lat. And had worked in the church with youth. Pracowałem w kościele z młodzieżą. But that's the day that God called me and said, "You need to stop working with youth." Ale pewnego dnia Bóg powiedział do mnie, musisz przestać pracować z młodzieżą. And go out and speak truth. I iść głosić prawdę. To their fathers. Do ich ojców. So many good things have happened since then. Wiele dobrych rzeczy się zdarzyło od tego czasu. One thing in our life, if we listen. Jedna rzecz w naszym życiu, jeśli posłuchamy. Can change our course
in our life forever. Może zmienić nasz kierunek naszego życia na zawsze. So I stepped away from what I was doing. Odszedłem od tego, co robiłem. Got out of the boat. Wysiadłem z łodzi. Listened. Posłuchałem. And walked towards that message. I poszedłem w kierunku tego przesłania, w tym innym kierunku. Now, I felt very unworthy. Czułem się bardzo niegodny, to go and do that. Żeby pójść i to robić. Because how could I, with the problems I had with my father, bo jakżeż ja z tymi problemami, które miałem ze swoim ojcem, go out and speak to other men about being good fathers. I did know about being a good husband because my wife made me be one. Jak mogłem mówić do innych, jak być dobrym ojcem, skoro tego nie widziałem? Mogłem mówić o tym, jak być dobrym mężem, ale nie ojcem. But if we focus on being worthy, we would never do anything. Ale jak będziemy się skupiać nad tym, czy jesteśmy godni, czy niegodni, to nie dojdziemy do niczego. So, let's review. If we want to look at being worthy, let's look at the life of Peter, who got out of the boat, and review the Gospels and the life of Peter. Jak chcemy pomyśleć o tym, czy jesteśmy godni, czy nie, to warto jest przejrzeć Ewangelię na podstawie życia Piotra. In Matthew, Peter is mentioned. In the Gospel of Matthew, Peter is mentioned in 24 verses. W Mateuszu Piotr jest wspomniany w 24 wersach. In 11 of those verses, he said or did something wrong. W 11 z nich powiedział lub zrobił coś złego. Not very worthy, is he? Nie bardzo godny. Thanks. In Mark, in 11 of the 20 verses, he said or did something wrong. W Ewangelii Świętego Marka w 11 z 20 wersów powiedział lub zrobił coś złego. In Luke, in 7 of the 18 verses that he's mentioned, he said or did something wrong. U Łukasza w 7 z 18 wersów zrobił lub powiedział coś złego. In John, in 10 of 19 verses, he said or did something wrong. A u Jana w 10 z 19 wersów zrobił lub powiedział coś złego. So let's look at the numbers. Spójrzmy na te liczby. The total, 39 out of 81 times, almost 50%. W prawie 50%. Including the sinking when he walked on water. Wliczając sytuację, w której tonął, jak próbował chodzić po wodzie. He did the wrong thing or said the wrong thing. How many of us is that true? We say or do the wrong thing about half the time. Z ilu z nas w około połowie sytuacji robi mówi coś złego? That's why we need someone to speak truth to us when we say or do the wrong thing. Dlatego potrzebujemy kogoś, żeby mówił nam z zewnątrz o tym, co robimy źle. My wife, with our kids, whenever I would go anywhere with our kids, moja żona czy dzieci, kiedykolwiek z nimi gdzieś wychodziłem, she would speak truth to me. Mówiła do mnie prawdę. She would say, "Don't forget you're the dad." Nie zapominaj, że jesteś tatą. Is that true of any of you? Czy to jest prawdą w waszych u was? Sometimes with our kids, we're the biggest kid of all. Czasem z naszymi dziećmi to my jesteśmy największym dzieckiem. Do you know what I call that? Jak to nazywam? Men. Mężczyźni. Because that's who we are. To kim jesteśmy. We stay little boys in older bodies, less hair, little gray. But behave the same. Czyli zostajemy małymi dziećmi w dużym, dorosłym ciele z małą ilością włosów na głowie. So we're called to never lose that childlike feeling that we have. Czyli, can you repeat? We're called to not lose that childlike feeling that we have. Czyli jesteśmy powołani, żeby nie tracić tego dziecięcego uczucia. To have the joy of a child. Żeby czuć tą radość bycia dzieckiem, tak jak byliśmy dzieckiem. But we're called to shed those old wineskins from the Bible. This is just a test. Aha. To shed our old self. Aha, czyli żebyśmy odrzucili, bo jesteśmy też wezwani, żeby odrzucić jednak część tej starej swojej skóry. And to pour into ourselves that new
wine. I wlać w siebie to nowe. Now, let's go back to Peter. Wróćmy do Piotra. About half the time he did the wrong thing. Ponad połowę, około połowy rzeczy, które zrobił, było złe. And this is what Jesus' response to him was. A Jezus tak mu odpowiedział. In Matthew 16, verse 18. U Mateusza, rozdział 16, wers 18. He said, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church." I powiadam ci, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół. And that's what he calls all of us to do. He called Peter. Now, Jesus said those words to Peter, and still, after he said those words, powiedział te słowa do Jezusa, ale wciąż, mimo że powiedział te słowa, he denied Jesus three times. Piotr wyparł się Jezusa trzy razy. Saint Teresa of Lisieux said, "I always longed to be a saint, but after studying them, I didn't feel worthy." Święta Teresa z Lisieux powiedziała, że zawsze pragnęła zostać świętą, ale po przestudiowaniu ich życia, życia świętych, stwierdziła, że nie jest godna. She was asked, spytano ją, if there was a shortcut to sainthood. Czy znała jakiś skrót do świętości, krótszą drogę? Her answer? Jej odpowiedź? It is only in the arms of Jesus. Istnieje tylko, taki skrót istnieje tylko w ramionach Jezusa. So our call to holiness is not a call to autonomy. Nasze wezwanie do świętości nie jest wezwaniem do wolności, autonomii. But it's a call to cling to Jesus like Peter did when he was sinking. Ale jest wezwaniem, żebyśmy przywarli do Jezusa jak Piotr to zrobił, kiedy tonął. That we're not in it alone. Nie jesteśmy w tym sami. Oswald Chambers, a great Christian writer, said, "Let the past sleep in the sweet embrace of Christ, and let us go on into the invincible future with him." Oswald Chambers, wielki chrześcijański pisarz, napisał, że pozwólmy przeszłości spać w słodkich objęciach Jezusa, a my podążajmy ku niezwyciężonej przyszłości z Jezusem. So Peter, half the time, did the wrong thing. Piotr w połowie rzeczy robił źle. Jesus said, "On this rock I will build my church." A Jezus powiedział, że na tej skale zbuduje swój kościół. Change the course of Peter's life. Zmienił kierunek życia Piotra. But even after it changed his course, Peter still said or did the wrong thing. Many times again. Ale nawet potem, kiedy jego kierunek już został zmieniony przez Jezusa, to wciąż popełniał błędy i mówił lub robił coś złego. So our call to holiness is not a call to perfection. Nasze wezwanie do świętości nie jest wezwaniem do perfekcji, do ideału. Because the only perfection is Jesus Christ and his mother Mary. Ponieważ jedynym ideałem i perfekcją jest Jezus i jego matka Maria. We are called when we stumble and fall to get back up and try again. Będziemy upadać, żeby powstać ponownie. So it's a process of formation. Jest to proces formacji. And that's what groups like this are all about. I właśnie o formację chodzi w takich grupach jak ta. But as part of our process of formation, we have to get good information. Ale żeby móc się formować, potrzebujemy też dobrej informacji. So we get that from this book. Uzyskujemy ją właśnie z Biblii. And from other good speakers, authors. I od innych dobrych mówców, pisarzy, autorów. And from others wiser than us. I od siebie nawzajem mądrzejszych od nas samych. So our first was to look at your talents and abilities, your gifts. Na początku patrzyliśmy na talenty, dary, które mamy.
Our second was to look at your life stories. Druga to popatrzeć musieliśmy na własną historię, na swoją przeszłość. And now here's step number three. Teraz punkt trzeci. Step number three is we need to spend quiet time in prayer. Musimy spędzać czas na modlitwie. The world is not very quiet anymore, is it? Świat już nie jest spokojny. There's a lot of noise all around us. Hałas wokół nas. We have access to information. Dostęp do informacji. This easy. Łatwy. So we have access to good information, but also access to bad information. Mamy dostęp zarówno do dobrych, jak i złych informacji. And we need to know the difference. Musimy rozpoznać różnicę. For the gift of access to information, we also have the problem of lack of quiet time. There's no place to go where it's quiet. Z jednej strony mamy dar dostępu do informacji, ale z drugiej mamy brak miejsca spokojnego na wyciszenie, na modlitwę. Because rarely when God speaks to us, does he shout, "Wake up!" Ponieważ Bóg rzadko krzyczy do nas, abyśmy się obudzili. Usually in the stillness of our hearts, he says, "Wake up." Zazwyczaj to w spokoju naszego serca on mówi do nas szeptem, żebyśmy się obudzili. So we have to have quiet time so we can listen. Musimy znaleźć ten cichy czas, abyśmy usłyszeli. This is hard with all the winds and the storms of life blowing around us, isn't it? To jest jednak bardzo trudne przy wszystkich wiatrach i burzach, które szaleją wkoło nas. So when Peter got out of that boat and walked on water, he was so focused on Jesus Christ. He was looking right at him. Więc Piotr, wychodząc z łodzi, był skoncentrowany na Jezusie, patrzył na niego i szedł w jego kierunku. The water was calm. Woda była spokojna. He didn't notice the wind or the storms around him. Nie zauważył burzy i wiatrów koło niego. And in the stillness of his heart, i w spokoju swojego serca, he stepped out in trust, wyszedł z ufnością and walked toward Jesus. I poszedł w kierunku Jezusa. But in that brief moment, a w tej krótkiej chwili, when he looked around, kiedy się rozejrzał, he heard the noise, usłyszał hałas, he felt the storm, poczuł burzę, he noticed that the water was not calm. Zauważył, że woda już nie jest spokojna. He took his eye off Jesus. Zdjął oczy z Jezusa. And he sank. I zaczął tonąć. Let's go. So as we move forward, let's look. For 250 years, Christianity wasn't even legal until the fall of Rome. So think about that for us in our lives, that we're here today and we're allowed to be here. For 250 years, it was against the law to practice your Christianity. Patrząc w szerszej perspektywie, zobaczmy, że chrześcijaństwo przez 250 lat było nielegalne aż do upadku Rzymu. Now for me from the United States, that's longer than we've been a country. Dla mnie jako mieszkańca Stanów Zjednoczonych, to jest dłużej niż my byliśmy państwem. So the first Christians for 250 years had to take great risks to follow Jesus. Więc pierwsi chrześcijanie przez 250 lat musieli podejmować ogromne ryzyko, aby podążać za Chrystusem. That still exists in many parts of the world today. Tak wciąż jest w wielu częściach świata dzisiaj. But even in the places where it's not against the law. Ale nawet w miejscach, w których nie jest to zakazane, we still practice our faith at great risk. Wciąż chrześcijanie zagrożeni są dużym ryzykiem. When we step out in faith and if we listen to the world, jeśli słuchamy świata, they will tell us that we're not tolerant. Powiedzą nam, że nie jesteśmy tolerancyjni. Sometimes they'll call us names. Będą nas wyzywać. And they'll look at us in a way that would make us feel not very popular.
I będą na nas patrzeć tak, że nie będziemy czuć się dobrze. All the followers of Jesus, wszyscy podążający za Chrystusem, put themselves at great risk, wystawiają się na duże ryzyko. And all of them in some way were martyred. I wielu z nich było w pewien sposób zamordowanych. Murdered? Martyred. Aha, no tak, martyred. Czyli zostało męczennikami, tak, zostali męczennikami. But Rome, 250 years it was against the law to be a Christian. But Rome fell, the most powerful nation in the history of the world. Mimo to, że przez 250 lat chrześcijaństwo było zakazane, wielka potęga Rzymu upadła. That empire fell because of the lives of the martyrs and the saints who got out of the boat and walked on water. A upadek ten między innymi spowodowany był tym, że spowodowany był życiem i śmiercią męczenników i świętych, którzy wyszli z łodzi i zaczęli chodzić po wodzie. So all of us are called to be saints. Więc wszyscy jesteśmy powołani, żeby być świętymi. When we think about being worthy to be a saint, if we had at another time, a good thing for you to study is the lives of the saints. Jeżeli się zastanawiamy, czy jesteśmy warci, czy nie warci, godni, czy nie godni, to warto jest postudiować życie świętych i męczenników. Because all of the saints are just like us. Wszyscy święci są po prostu tacy jak my. And sometime during their lives, i czasem w ich życiu, they stepped out of the boat of their comfort zone. Wysiadali z łodzi, wychodzili ze swojej strefy bezpieczeństwa. And walked in holiness towards Christ. I szli w świętości w kierunku Chrystusa. So now for our last time, little bit of time together, we'll discuss how do we walk on water. I teraz zadamy sobie pytanie i omówimy, jak chodzić po wodzie. Okay. We're men like action, don't we? Mężczyźni lubią działanie. So I'm going to give you some action steps. Więc podam wam takie kroki działania. Okay, first one. This is going to be hard. Pray 1 hour every day. To będzie trudne. Módlcie się 1 godzinę dziennie. We must be men of intense prayer. Now, how many of you have 1 spare hour every day? Ilu z nas ma 1 wolną godzinę w ciągu dnia? Okay. So we have to start small, don't we? Więc musimy zaczynać od pomalutku. So if you start with 5 minutes. Jak zaczniemy od 5 minut? And then make it 10 minutes. Ten 10. And then make it 15 minutes. 15. Pretty soon it'll be 1 hour. Wkrótce będzie z tego godzina. Now it doesn't mean 1 hour straight. Nie znaczy to, że musi to być godzina od razu. So where else can we, where can we pray? Where do I find the time? Gdzie mogę się modlić i gdzie znaleźć czas? Okay. Here's the truth. Prawda tutaj leży. You always have time in your life for what you love to do or what you're passionate about. Przecież zawsze mamy czas na to, co kochamy w życiu i do czego czujemy jakąś pasję. When I speak to men in the US, kiedy mówię, rozmawiam z mężczyznami w Stanach, they say I don't have time for prayer. Mówią, nie mam czasu na modlitwę. But they have time every Sunday for 3 hours to watch football. Ale 3 godziny mogą w niedzielę oglądać piłkę nożną albo futbol amerykański. Which in Texas is the official religion. Co w Teksasie jest oficjalną religią. So we do have time, but we have to be as passionate about prayer as we are about the other things that we care about. Więc mamy czas na modlitwę, ale musimy być gorliwi w tej modlitwie, tak jak jesteśmy gorliwi w innych rzeczach, które robimy. Okay. So first, be passionate about prayer. Pray every day. Second, go to mass. We are supposed to go to mass every week. Powinniśmy chodzić raz w tygodniu do kościoła. But try to go to mass every day. Spróbujcie pójść codziennie. Okay. But you don't start with every day if you say I'm going to go to mass every Sunday. That's just fulfilling your obligation, isn't it? Pójście do kościoła w niedzielę jest tylko wypełnieniem swojego takiego obowiązku chrześcijańskiego. Once we fulfill that,
All the other times we go, it's by our choice. A wszystkie inne razy, kiedy pójdziemy do kościoła w tygodniu, to już jest nasz wybór. So if we go to daily mass, even one time a week. Jeśli pójdziemy do kościoła w jakikolwiek inny dzień niż niedziela, chociażby tylko raz dodatkowo w tygodniu. And we go to mass every Sunday. I jeszcze w niedzielę. We're pouring more of this into here. Wlewamy więcej Biblii do naszego wnętrza, serca. We also to step out of the boat and walk on that journey. We need to be fed every day, and at mass we're fed by the body and blood of Jesus Christ, by the Eucharist. Dodatkowo, żeby wyjść z sukcesem z tej łodzi, musimy też być karmieni Eucharystią, ciałem i krwią Chrystusa. So be passionate about prayer, pray 1 hour every day. Go to mass. Bądź gorliwy w modlitwie, choć na mszę codziennie, jeśli się da. And then third, be passionate about the sacraments. I troszcz się o sakramenty. When Christ instituted his church, he gave us the sacraments. Jezus, jak założył Kościół, dał nam sakramenty. Of all of the sacraments, we especially need to be passionate about reconciliation. Spośród wszystkich sakramentów szczególnie powinniśmy uważać na i dbać o sakrament pojednania. How many of you like to go to reconciliation, to confession? Jak wielu z was lubi chodzić do spowiedzi? I like it when I come out. Ja lubię, jak już wychodzę od spowiedzi. Not so much when I go in. Ale nie jak wchodzę do konfesjonału. One story. Because I'm a convert to the faith. Ja jestem nawrócony na katolicyzm. Reconciliation was something new to me. Pojednanie, spowiedź była czymś dla mnie nowym. When I came into the church in 1988. W 98 roku to nastąpiło. The first time I had to go to reconciliation. Po raz pierwszy, jak musiałem pójść do spowiedzi. I got sick. Zrobiło mi się niedobrze. I was shaking. Trząsłem się. Because at that time I had about 35 years of sins piled up. Bo miałem do tego czasu około 35 lat grzechów napakowanych w sobie. When I came out, I felt like I could float. A jak wyszedłem, to unosiłem się nad ziemią. Because all of that was taken away. Już to zostało zabrane. Now remember, in that sacrament of reconciliation, it's not just confessing with our mouth, it's reconciling with our brothers and sisters. Spowiedź nie polega tylko na wypowiedzeniu grzechów swoimi ustami, ale też na pojednaniu się ze swoimi braćmi i siostrami. So as we get out of that boat, we don't just have to receive that sacrament of reconciliation, we actually have to go out and be men of action and reconcile with those that we've hurt. Więc pójście do spowiedzi, będące też wyjściem z łodzi, jest nie tylko przyjęciem tego pojednania i odpuszczenia grzechów, ale też wyjściem na zewnątrz i czynienia i działania dobra. So, be men of prayer. Módlcie się gorliwie. Okay. Go to mass. Chodźcie do kościoła na mszę. Practice the sacraments. Korzystajcie z sakramentów. And number four, be part of a men's group. I bądźcie częścią męskiej grupy, męskiej wspólnoty. To call each other to holiness. Aby wzywać siebie nawzajem do świętości. Okay. Now, there was a movie that Kevin Costner was in, one of my favorite actors. Był taki film, w którym grał Kevin Costner, mój ulubiony aktor. But it was the worst movie he ever made. Ale to był najgorszy film, który on zrobił. It was called The Guardian. Nazywał się Guardian, strażnik. And in that movie, his job was to save people who were drowning. I jego zadaniem w tym filmie było, żeby ratować ludzi, people who were drowning. Drowning, yeah. Którzy tonęli. He was interviewed, and they asked him when he would go to save people, and there would be a boat would sink, and there'd be many people drowning. They asked him, who do you decide to save? I zapytano go, jak był w takiej łodzi pełnej takich rozbitków, czy ludzi tonących, czy, którzy się topili, kogo zdecydujesz się ratować jako w pierwszej kolejności? And here's how he answered. He said, I swim as fast as I can,
for as long as I can, and I let the sea take the rest. I on odpowiedział w ten sposób: pływam tak szybko, jak potrafię, i tak długo, jak potrafię, a całą resztę zrobi za mnie morze. Okay. That's not good enough. Ale to nie jest wystarczająco dobre. To nie wystarczy. For us as men, we save as many as we can, but we need each other because it's not good enough to let even one person sink. Możemy uratować dla nas mężczyzn, my mężczyźni możemy uratować tak wielu, jak potrafimy, ale potrzebni są nam inni mężczyźni czy ludzie, żebyśmy nie zostawili nawet jednej osoby bez pomocy. What I've learned from speaking to men all over the world is that men are drowning out there. To, czego się nauczyłem podczas rozmów takich jak te, to fakt, że mężczyźni toną. So, quick education in men as soldiers and healers. So our question is, how do we decide what is triage? Tak, czym jest triage? Ja nie wiem, czy jest jakieś polskie. I'm not sure if there is a Polish equivalent to this. I'll put it up there. Yeah. Mm-hmm. Ale będzie wyjaśnienie, czym jest. Triage is a military technique that the military doctors use to decide who to treat. Who they can save and who they can wait till later. Czyli jest to technika wojskowa, która określa priorytety, tak, leczenia rannych żołnierzy, kogo najpierw ratujemy, kogo potem. Yeah. Because you see many, many people injured and you have to decide which ones. Just like at a hospital, sometimes when many people come in from an accident, they have to decide which ones they're going to work on first. To tak jak w szpitalu, tak? Dostajemy te opaski, które mówią, czy wchodzimy pierwsi, czy w drugiej, czy w trzeciej kolejności. And this is the way they prioritize. I w ten sposób zaraz zobaczycie, jak oni te priorytety ustawiają, kogo pierwszego, kogo drugiego. First they look and say who is going to die no matter what? Czyli pierwsi w pierwszej kolejności będą ci, którzy i tak umrą, nieważne co się stanie. Okay, second, who will live if we delay treatment? Ci, którzy przeżyją, nawet jeśli opóźnimy leczenie. And then third, who will only live if they receive immediate help right now? I teraz trzeci, to ci, którzy przeżyją tylko wtedy, jeśli otrzymają natychmiastową pomoc. Okay. So what questions do we have to ask ourselves? Pytanie, które my musimy sobie zadać. When we look at our lives, who can't live without me or I without them? Patrząc na nasze życie, zadajemy pytanie, kto nie przeżyje beze mnie lub bez kogo nie przeżyje ja? Okay, so that's the first, who can't live without me or I without them. Second question, who could I help as long as I don't neglect that first group? W drugie pytanie, komu mógłbym pomóc, biorąc pod uwagę, komu innemu mógłbym pomóc, biorąc pod uwagę, że nie zaniedbam tej pierwszej grupy. Yeah, so the first group, who can't do without me or me without them, that second group is, who am I called to help as long as I take care of that first need. Let me give an example of that. When I said my wife and I worked in youth ministry. Moja żona i ja pracowaliśmy w takiej wspólnocie młodzieżowej. That was that second group. Those that as long as we didn't neglect the first group, our own children, we should go out and minister to other children. Czyli ta wspólnota młodzieżowa to była właśnie ta druga grupa. Jeśli tylko nie zaniedbywaliśmy swojej rodziny, swoich dzieci, mogliśmy w drugiej kolejności pójść do tej wspólnoty młodzieżowej i pomagać im. So I'm called to work with men, but not the first men I'm called to work on are my three sons. W pierwszej kolejności są moi synowie, do tego jestem powołany. Okay, so two groups. Third group. Trzecia grupa. Who will be fine without me? Kto obejdzie się beze mnie, bez mojej pomocy. And sometimes we spend a lot of our time there, don't we? I czasem spędzamy właśnie w tej grupie zbyt dużo naszego czasu. So let's go through. Number one, discipling men begins in the home. Nauczanie mężczyzn zaczyna się w domu. So the first men that we're supposed to disciple are our own sons. Pierwszymi mężczyznami, których powinniśmy uczyć, są nasi synowie. Now that goes the other way. If we're young, we also are called
as men, even young men, to disciple our fathers and others in our home. To działa też w drugą stronę. My jako młodzi czy młodzi mężczyźni, synowie muszą uczyć nas jako ojców czy jako rodziny. Czyli to działa w dwie strony. In the rest of my life story, when I talked about my father, when I came into the church, w pozostałej części mojej historii, już wcześniej wam mówiłem o moim ojcu, kiedy wszedłem do kościoła, the priest just before I received my confirmation, zanim otrzymałem bierzmowanie, told me that I needed to meet with my father and forgive him. Ksiądz powiedział, że muszę spotkać się ze swoim ojcem i mu wybaczyć. That was the hardest thing I ever did in my life. To była najtrudniejsza rzecz, którą musiałem zrobić w życiu. But my father, who was an alcoholic his entire life, ale mój ojciec, który był alkoholikiem przez całe życie, when I met with him and told him that I loved him and I forgave him, kiedy spotkałem go i powiedziałem mu, że go kocham, for the rest of his life after that never drank again. Przez resztę swojego życia już nigdy nie wypił alkoholu. So the son discipled his father. Więc tutaj syn uczył swego ojca. And I sat with my father 15 years after that. Usiadłem z ojcem 15 lat później. Holding his hand as he took his last breath. Trzymam go za rękę, kiedy wydawał ostatnie tchnienie. And I was with him when the angels came and took him home. Byłem z nim, kiedy przyszły anioły i go zabrały do domu Pana. That's discipling men in the home. To jest nauka mężczyzn, nauczanie mężczyzn w domu. So that forgiveness changed my life. To wybaczenie zmieniło moje życie. It changed his life. I jego życie. And it changed the life of my sons and my daughter. Zmieniło życie moich synów i mojej córki. And it changed the path of my family's life forever. Zmieniło ścieżkę życia mojej całej rodziny. Because my family, my father was an alcoholic, my grandfather was an alcoholic, my great-grandfather was an alcoholic, and probably before that, all alcoholics, none of us drink more than an occasional. To zamknęło ten zaklęty, krąg pokoleniowy, bo mój ojciec był alkoholikiem, dziadek, mój pradziadek i prawdopodobnie być może też pokolenia wstecz również, ale my już tego nie robimy. But that forgiveness of my father, as it changed his life, it changed the kind of grandfather he became to my kids. Ale to wybaczenie moje również zmieniło to, w jaki sposób on zmienił się jako dziadek dla moich dzieci, czyli dla swoich wnuków. And the man that they knew, i człowiek, mężczyzna, którego znali, was not the same man that I grew up with. Już nie był tym samym człowiekiem, który wychowywał mnie. That's what God calls us to. Do tego Bóg nas wzywa. So first we're going to disciple the men in our homes. Second, we're going to disciple the men in our parish, the men around us. Drugą grupą to jest uczenie, nauczanie mężczyzn w naszej parafii. And that's sometimes that's as simple as a meeting like today, inviting another man to come with you. Czasem jest to tak proste jak dzisiejsze spotkanie, zaproszenie innych mężczyzn na spotkanie. In your weekly brotherhood groups, w naszych cotygodniowych spotkaniach w bractwie. Inviting another man to come. Zaproszenie nowych. And staying in touch with some who will never come. I bycie w kontakcie z tymi, którzy nigdy może do nas nie przyjdą. Because it's simply by that invitation that makes them feel welcome with God. Bo po prostu to nasze zaproszenie może sprawić, że oni będą odpowiedzą na zaproszenie Boga. Nasze zaproszenie ich do bractwa może spowodować, że oni to przyjmą i so we're going to disciple men in our home. Czyli we're going to disciple men in our parish. And then third, we're going to disciple men in larger groups. Our group is called the Central Texas Fellowship of Catholic Men, and your group is St. Paul's Brotherhood. St. Paul's Brotherhood.
Czyli kolejnym taką większą już grupą to jest nauczanie mężczyzn w większych grupach, tak jak grupa, do której należy Bill Central Texas Fellowship of Catholic Men i nasze bractwo. A little vision for a Catholic men's group. We see Catholic men linked as brothers in Jesus Christ and called to bring him to others. Taką wizją przyświecającą grupie, naszej grupie, grupie Billa, może być takie stwierdzenie, że widzimy katolików, męskich, mężczyzn katolików, połączonych jako braci w Jezusie Chrystusie i wezwanych, aby przyprowadzać do Jezusa innych mężczyzn. Linked as brothers means we're all in the boat together. Jesteśmy połączeni jako bracia. To innymi słowy znaczy, że wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi. Now remember, when I said that before Peter could step out of the boat and walk on water, first he had to get into the boat. Peter wasn't in that boat alone, was he? Tak jak mówiłem wcześniej, zanim Piotr wszedł, wysiadł z łodzi, musiał do niej wejść, ale on w tej łodzi nie był sam. So, at the lowest level, we're all called to at least get into the boat. Na takim najniższym poziomie jesteśmy przynajmniej wezwani, żeby do tej łodzi wsiąść, wejść. We're then all called to get out of the boat. Kolejnym, and walk on water. Kolejnym wyzwaniem jest wyjście z łodzi. But some of us will. Niektórzy to zrobią. And some of us won't. Niektórzy nie. And when we go back to the boat, the next time we have to invite them to come and walk with us. A jak wejdziemy z powrotem do łodzi i wyjdziemy z niej ponownie, to musimy tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, zaprosić do wyjścia, wspólnego wyjścia z łodzi. Okay, so let's talk for a minute about walking on water. Porozmawiajmy o chodzeniu po wodzie. If you try to walk on water, you sink if you aren't above the water, don't you? Utoniesz, jeśli nie będziesz ponad powierzchnią wody. So that means we need to lead an examined life, a life that's an open book where everyone knows what we're doing. Czyli żeby chodzić po wodzie, musimy żyć takim życiem otwartym, przejrzystym dla innych, żeby mogli widzieć w naszym życiu i postępowaniu, co robimy, takim przemyślanym życiu. Yeah, that's the living that life in darkness, that life there's the public, we have a public life. Mamy życie publiczne. And a private life. I prywatne. We need to take our private life out into the public. Musimy przełożyć to życie nasze prywatne na życie zawodowe, publiczne, społeczne. And whatever it is that we do in private, if we won't do it in public. Jeśli to, co robimy w życiu prywatnym, a nie będziemy robić tego w szerszym kontekście. We just need to do one thing. To musimy jedną rzecz zrobić. Stop it. Przestać nie pokazywać tego naszego życia prywatnego w życiu społecznym czy zawodowym. Anything you wouldn't do in public, you shouldn't do in private, because that's where sin lies. Wszystko tego, czego nie robi. Can you repeat, please? Anything you wouldn't do in public. Czegokolwiek nie zrobilibyśmy na zewnątrz. That you do in private. To co robimy u siebie w życiu prywatnym. That's where sin lies. To tam właśnie jest grzech. Tam mieszka grzech. So we're called to be a man of humility. Jesteśmy wezwani, żeby być ludźmi pokory. When we hear the word humility. That doesn't sound like a very manly term, does it? Nie brzmi to, jak słyszymy to słowo pokora, jako bardzo męskie słowo. Yesterday in the United States. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych. We got a new president. Został wybrany nowy prezydent. He is many things. Ma wiele rzeczy. But not necessarily humble. Ale niekoniecznie jest pokorny. But those who know him say that he is a man of humility. Ale ci, którzy go znają, mówią, że jest człowiekiem pokory. I just wish he showed it a little more. Ja tylko chciałbym, żeby on to więcej pokazywał. Because for us as men, we're supposed to be strong and bold. Dla nas jako mężczyzn ważne jest, żebyśmy byli silni i odważni. But we think we can't be strong and bold. Ale myśli, we can or we can't. We think we
that we can't be strong and bold. Myślimy, że możemy być silni i odważni. And humble at the same time. I pokorni w tym samym czasie. Humility isn't weakness. Pokora nie jest słabością. It's real strength. To jest prawdziwa siła. Because that's the message of Jesus Christ. To jest przesłanie Jezusa. Jesus Christ was a man's man. To był męski człowiek, to był człowiek mężczyzna. What he did carrying that cross, kiedy niósł krzyż along that road, tą drogą krzyżową, and what he endured on that cross, i co przeżywał w czasie tej drogi, only a real man could take that. Tylko prawdziwy mężczyzna potrafiłby to znieść. Yet he taught us that to be strong is to serve others. I uczył nas jednak, że być silnym to służyć innym. He told us that the last shall be first. Powiedział, że ostatni będą pierwszymi. But the world tells us that we should be first. Ale świat mówi nam co innego, że my powinniśmy być pierwsi. And that's a hard message. I to jest trudne przesłanie. So be a man of humility. Bądźmy mężczyznami, ludźmi pokornymi. Ask God. Spytajmy Boga. In your prayer time. Podczas modlitwy. Where am I in your way? Gdzie ja jestem w Twoim planie, Boże? Because our plans and His plans are different, aren't they? Czyli nasze plany i plany Boga są inne, prawda? So before we step out every day out of that boat every day. Zanim wyjdziemy z tej łodzi codziennie. We should ask God, where am I in your way? Powinniśmy spytać, gdzie ja dzisiaj, Panie Boże, jestem w Twoim planie? And to be a man of humility. I żeby, aby być mężczyzną, człowiekiem pokornym. We need to say, where do I need to decrease so you can increase? Żeby tą pokorę uzyskać, uczyć się, musimy spytać, gdzie Boże ja mam się uniżyć, tak żebyś Ty był wywyższony. So I shared the story about my book, so we'll skip that. I shared that a little bit, and that's the story, as I said, about walking on water. Let's see what we got up there. I got you. Okay. So our closing message. Podsumowując. It's very simple. Bardzo proste. These are the marching orders because we're soldiers of God. To są nasze rozkazy, bo jesteśmy żołnierzami Boga. Number one. Po pierwsze. Winston Churchill said, never, never, never give up. Winston Churchill powiedział, nigdy, nigdy się nie poddawaj. That's what Jesus taught us. Jezus, never give up. Jezus tego nauczał. The second one is easy because we're men. Have courage. Drugie jest łatwe, bo jesteśmy mężczyznami. Miej odwagę. So we never give up. We have to have courage. And next, do not be afraid. Nie bój się. So if we never give up, jeśli się nigdy nie poddajemy, if we have courage, mamy odwagę, if we're not afraid, nie boimy się, then we just step out of the boat, to wtedy wychodzimy z łodzi and we can walk on water. I możemy chodzić po wodzie. And if we do, a jeśli już to zrobimy, we can change the world. Możemy zmienić świat. How many of you would like to go to heaven? Ilu z was chciałoby pójść do nieba? How many of you want to go today? A ilu dzisiaj chce z was pójść do nieba? Okay. I hope you go after you leave this room. I don't want to go with you today. Mam nadzieję, że pójdziecie do nieba po spotkaniu, okay. Nie w czasie. Okay. How many of you are a little nervous if you went today? You might spend a long time in purgatory. A ilu z was by się troszeczkę martwiło, że gdybyście okay. jednak dzisiaj zostali z tego świata zabrani, to byście w czyśćcu wylądowali. So here's our call to heaven, and it's very simple. To jest nasze wezwanie do nieba. Jest bardzo proste. As men, jako mężczyźni, when you got married, kiedy się ożeniliśmy, the day you got married, you took on the responsibility, dniu, kiedy się ożeniliśmy, wzięliśmy odpowiedzialność, to lead your wife, żeby zaprowadzić swoją żonę and any children that you might be blessed with, i dzieci, którymi być może jesteście pobłogosławieni, to heaven. Do nieba. Not to point them to heaven, to lead them to heaven. Nie pokazać im drogę do nieba, ale ich zaprowadzić. So that if you get there first, you'll be waiting for them. Jeśli dostaniecie się tam pierwsi, będziecie tam na nich czekać.
And if they get there first, they'll continue praying you towards that path. Jeżeli one będą tam, oni, twoja rodzina będzie tam pierwsza, to oni będą tam modlić się za ciebie, żebyś podążył za nimi tą ścieżką do nieba. And how do we lead them to heaven? A jak ich zaprowadzić do nieba? By making their life every day a little bit of heaven on earth. Czyniąc każdego dnia ich życie kawałkiem nieba tutaj na ziemi. And that's what it means to be a man of God. I to właśnie oznacza to, żeby być mężczyzną Boga, człowiekiem Bożym. So our closing prayer, nasza zamykająca modlitwa na zakończenie. Lord, let me never go before you. Boże, niech nigdy nie kroczę przed Tobą. May you always go before me. Ty zawsze krocz przede mną. In any of the work you have me doing, w każdej pracy, którą mi wyznaczysz, in this little section of your vineyard, w tej małej części twojej winnicy, w tej małej części twojej winnicy. And as men of God, let's close and let's pray together the prayer that Jesus taught us in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Módlmy się, jak nauczył and nas Jezus. As brothers, join hands with your brothers next to you. Bracia, chwyćmy się za ręce. And you know these words, I'll say them in English and you can say them. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. That's the most beautiful sound I've ever heard. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. Thank you for coming out and sharing this time, and hopefully I'll see many of you today.